Hej kochani, dzisiaj czas na kolejny haul z Siaty. Słuchajcie, byłam w DM-ie, byłam też w Rossmanie, nie wiem czy tutaj coś jest z Rossmana, ale raczej byłam głównie w DM-ie. Szczerze powiedziawszy, nie potrzebuję tych rzeczy, po prostu zachciało mi się zakupów, tak? Miałam czas, miałam fundusze, więc stwierdziłam, że idę połazić po DM-ie, czy w sumie jadę. No i nazbierało się trochę tego, więc co, lecimy. Słuchajcie, tutaj są różne, różniste rzeczy. I pierwsze, co mam tutaj z Profissimo, marki własnej, DM-owskiej, słuchajcie, to są Tea Lighty o zapachu rabarbaru i wanilii, które mają palić się do 6 godzin. One są takie przezroczyste. Boże, jak to pachnie, słuchajcie. No zapach wręcz idealny, także jestem ciekawa. Kolejna rzecz, którą już otworzyłam i wyciągnęłam jedną sztukę ze środka, jest to Gillette Venus Bronze Sensitive. I to są po prostu te żyletki, tak? Te wkłady z 5 żyletkami z aloesem. Powiem Wam, że ja mam taką małą maszynkę podróżną, no i kupiłam już naprawdę dawno, dawno, dawno temu, no i potrzebowałam po prostu wkładów, słuchajcie, tutaj w opakowaniu są 4, ja Wam zaraz pokażę, jak one są popakowane, a mianowicie są one w ten sposób popakowane osobno, więc jak mówię, ja już jedną mam w użytku. Drogie, ale akurat nie były na przecenie. Ja Wam cen typowo nie podam dokładnych, no bo nie pamiętam, ale wiem, że były na przecenie, dlatego sięgnęłam po nie. Jest jeszcze też opakowanie z chyba 6 czy 7, ale było 2 razy droższe, więc stwierdziłam, że nie ma sensu. Taki odgrzewany kotlet, po który zawsze sięgam, nawet jeżeli zapas mam, czyli po prostu mój ulubiony olejkowy balsam z Balei do ciała o zapachu orzecha marula i z olejkiem migdałowym. Wiem, że pewnie lada moment znowu wyjdą ze sprzedaży, więc chociaż tak wiecie, ze 3 na zapasie chciałabym mieć. Kolejny produkt, którego nigdy jeszcze nie miałam i sięgnęłam po niego w sumie z ciekawości, a nie jest to tani produkt, bo jest to Plantur 39 i to jest w sumie dla włosów od 40 roku życia, no ja jeszcze 40 nie mam, do 40 zostało mi jeszcze kilka lat, chociaż w sumie jak tak pomyślę, 6 lat mi zostało do 40, no to już niedużo. W każdym bądź razie jest to odżywka fioletowa. Jej pojemność to 150 ml i tak jak mówię, nie był to tani produkt, dlatego że kosmetyki tej marki, to jest w ogóle Dr. Wolf, dokładnie tak, Dr. Kurt Wolf. Odżywki i ogółem szampony tej marki, słuchajcie, kosztują po 8, 9 albo i nawet 10 euro, więc nie są tanie. Jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzać, na pewno dowiecie się w denku. Co my mamy tutaj dalej? 2 takie basiki i to są właśnie basiki z Isany, słuchajcie. Tutaj mam takie patyczki, w których kosmetyczne, w których jedna strona jest w szpic, druga jest taki padel, jak możecie zobaczyć. I to są... chciałam powiedzieć waciki i chusteczki, słuchajcie, nie, to są patyczki, które ja używam właśnie podczas makijażu, gdzie na przykład, nie wiem, osypie mi się delikatnie maskara, no to wtedy sobie ładnie przecieram, czy gdzieś za bardzo wyjadę coś w ten deseń, a drugie typowe do uszu, także, no co tu dużo mówić, fajne jest to, że i zarówno w DM-ie, jak i w Rossmanie producent przerzucił się zrobienia tych plastikowych pałeczek na robienie pałeczek z papieru. Także tu jest napisane, że to jest 100% bąwola. No zobaczymy. Dobra, dalej. Kolejne 2 produkty. To też są takie, wiecie, moje standardy. Czyli 2 dezodoranty z Dove. Takim standardem jest ten. Ja wiem, że marka Dove jest to marka należąca do koncernu
Ja mam dzisiaj problem z wysłowieniem się, słuchajcie. Do koncernu Unilever. Unilever stosuje, czy testuje niestety na zwierzętach, ale powiem Wam, że nie jestem w stanie odejść od tego typu rzeczy, dlatego że ja jestem osobą, która dość mocno się poci, mi jest wiecznie gorąco, tak ja jestem, jak to ktoś kiedyś powiedział, bardzo gorąca kobieta, dlatego że ja potrafię przy minus 20 stopniach na zewnątrz pocić się i chodzić bez kurtki, bez szalika, bez czapki, bez rękawiczek, z rozpiętą kurtką, bo po prostu jest mi za gorąco, dlatego... To jest standard u mnie i powiem Wam, że ja to wszędzie mam te dezodoranty. Czy to tutaj w sypialni, czy w łazience, czy w pracy, no po prostu wszędzie. No a drugi to taki, wiecie, ja w zeszłym roku szalałam na punkcie tego zapachu i jak zobaczyłam w tym roku, że się znowu pojawił, to oczywiście sięgnęłam, to już jest drugie opakowanie. Jedno mam chyba w plecaku roboczym, jak się nie mylę. I jest to Dove limitowana edycja Vintacare. O zapachu jaśminu i pudru, także taki bardzo pudrowy, bardzo ładny zapach, co tu dużo mówić. Dobra, lecimy dalej. Sięgnęłam po nowy szampon do włosów, nie żeby mi szamponów brakowało, tak? Ale tak był zachwalany przez jedną niemiecką youtuberkę i ja non stop widzę w jej filmikach właśnie, że ona używa tych produktów. I wiem, że ja go kiedyś miałam, ale nie byłam w stanie sobie przypomnieć, jak on się zachowywał, dlatego sięgnęłam po szampon z Santy. Jest to marka kosmetyków naturalnych. Jest to bezsilikonowy szampon rodzinny na każdy dzień, extra sensitive z bio aloesem i bisabolol, cokolwiek to jest. Marka jest wegańska, czy w sumie ten produkt jest wegański, nietestowany na zwierzętach, pojemność 300 ml. No jestem ciekawa, jak mi się będzie sprawdzać. Tego akurat jeszcze nie używałam. Co my mamy dalej? Dalej mamy nowość, a mianowicie marka Trickle Moon wypuściła chyba 3 nowe rodzaje peelingów. I tutaj akurat nie sięgnęłam po Papaya Summer. I on zawiera, słuchajcie, ten peeling w sobie, tutaj jest napisane, że zawiera naturalne pestki kiwi, więc jestem niesamowicie ciekawa. Nie używałam go jeszcze, czekałam, żeby Wam go pokazać. Ja już miałam nieraz peelingi z Trickle Moon i powiem Wam, że no to nie są jakieś zieraki, to są takie, wiecie, żeby się pomiziać, no ale mimo tego, chociaż w sumie powiem Wam, że one nie są tanie, bo one chyba też kosztują coś ze 3-4 euro, więc nie jest to najtańsza rzecz. I wcześniej, skoro byliśmy przy włosach, to sięgnęłam także po nowość z Balei i jest to odżywka do włosów, przeznaczona do włosów normalnych. Moje są mieszane, zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak mówię. Z aloesem, prezentuje się tak. O, tej jeszcze nie miałam. Także produkt wegański, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. A dlaczego mówię, że moje włosy są mieszane? Dlatego, że moje włosy, słuchajcie, tutaj przy skalpie, to ciemniejsze, co widzicie, to jest w kamerze kolor wygląda na ciemny. Tak naprawdę to jest ciemny blond. Ja jestem z natury ciemną blondynką. Poprzez ten kontrast tutaj wydaje się, że moje włosy przy skalpie są ciemne, tak naprawdę nie jest. No i ja mam tutaj zdrowe włosy, przez to, że one nie są ani farbowane, ani prostowane, ani nic. Dopiero tutaj, gdzie mam ten blond do końca, ja prostuję włosy i te włosy tutaj z kolei są przesuszone, aczkolwiek dzisiaj nawet tego nie widać w ogóle. Włosy, jak widzicie, są takie lekkie, sypkie i w ogóle chyba to poprzez szampon oczyszczający, który użyłam, plus maskę z kalosa. Całkiem możliwe, tak, bo to były jedyne produkty, które na włosy nałożyłam, więc wydaje mi się, że to. No, także mam włosy mieszane i powiem Wam, że ciężko mi jest dobrać na przykład szampon, dlatego że jeżeli dobiorę szampon na przykład do włosów jakiś tam, ja głównie biorę pod uwagę moją skórę głowy. Ja mam skórę głowy suchą i z łuszczycą. Natomiast włosy mi się bardzo szybko przetłuszczają,
o dziwo, pomimo, że mam suchą skórę głowy, więc no jak mówię, ciężko mi jest po prostu dobrać dla siebie szampon. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, już niemalże same rzeczy takie saszetkowe, a mianowicie sięgnęłam po nową maseczkę z Balei Calm Coco i to jest nawilżająca z wodą kokosową i powiem Wam, tak się prezentuje, i powiem Wam, że jak tak macam, to ona się wydaje, że jest mocno nawilżona. No i oczywiście packaging jest bardzo ładny, jestem ciekawa, jak się będą sprawdzać. Kolejne rzeczy, które sobie wzięłam, no to tradycyjnie dwie sole do kąpieli z Balei o moim aktualnie ulubionym zapachu, śliwki i wanilii. No coś po prostu przepięknego, ten żel pod prysznic dalej mam w użytku i cieszę się niesamowicie. Jest jeszcze mydło i podejrzewam, że następnym razem będąc w DM-ie zakupię sobie mydło, choć mydeł to ja mam, słuchajcie, co najmniej do przyszłej jesieni na zapasie, ale myślę, że one wyjdą ze sprzedaży. O, jeszcze jedna, więc nawet wzięłam trzy. Myślę, że one wyjdą ze sprzedaży niebawem. I z tego względu chciałabym mieć jeszcze możliwość później przetestowania. Wiecie, jak poleży w szufladzie, to się nie zepsuje. Tutaj z marki Walc 7, czyli Walc 7, sięgnęłam po takie tapsy, takie, to się, tutaj jest napisane, że to są bomby pod prysznic. To są takie, słuchajcie, tabletki, które można na pół złamać i ich się nie dodaje do wanny, do kąpieli do wanny, tylko właśnie w momencie, kiedy prysznic robicie, to rzucacie sobie normalnie na dobrodzika, bierzecie prysznic, ona się rozpuszcza i uwalnia taki bardzo przyjemny, relaksujący zapach, w zależności jaką wersję sobie wybraliście. No i jedna taka właśnie bomba jest na dwa użycia. Ja tutaj wybrałam sobie mango, wygląda tak, o. I druga, którą sobie wybrałam, to jest limonka i mięta, taka odświeżająca. Tamta była energetyzująca, ta jest odświeżająca. To są produkty wegańskie, słuchajcie. Ja wiem, że tych zapachów tutaj jest dużo, dużo różnych. I od czasu do czasu rzeczywiście po nie sięgam. To jest, wiecie, coś takiego niekoniecznie potrzebnego, ale przyjemnego. Sięgnęłam także pierwszy chyba raz w moim życiu po taką kulę do kąpieli. Ona ma być musująca z Balei, to jest nowość. I ona jest także o zapachu kokosowym. Prezentuje się tak, o. Taka przyjemna, wiecie co. Chociaż powiem, że nie była tania. Tu jest pojemność 190 gram, także wegański produkt. A kosztuje chyba 2,45, więc najtańsze to nie jest. Co my tu jeszcze mamy? Mamy także jedną z nowych saszetek z Alverde i tym razem jest to po prostu płyn nadający pianę o zapachu syropu klonowego i chyba jagód, tak. Tak mi się wydaje. Tak, bo Blaubeere to jest jagoda, tak. Także też jestem ciekawa. Także produkt wegański. I słuchajcie, sięgnęłam po dwie takie babeczki do kąpieli, które pachną obłędnie. One pachną, słuchajcie, cytryną i wanilią. Także z Balei. Są w takich woreczkach. W tym woreczku można ją wrzucić także do wanny, słuchajcie. Dlatego, że one mają tutaj, ja nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć, one mają tutaj takie kawałki, które się nie rozpuszczają i potem trzeba po prostu strasznie wannę szorować. No mimo tego sięgnęłam i się cieszę, bo to pachnie przepięknie. I został nam ostatni produkt, totalna nowość także dla mnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A mianowicie, wiecie, że ja mam zaawansowaną parodontozę, niestety, pomimo, że całe życie dbałam o zęby i jak się uśmiecham i tak dalej, nie widać, żeby moje zęby były, żeby im coś brakowało, czy żeby były chore. Same zęby w sobie są zdrowe, natomiast moje dziąsła są chore. No i mam taki problem,
że ruszają mi się te zęby, no bo zaawansowana parodontoza, no niestety tak to bywa, że nie mogę ugryźć, wiecie, tak o po prostu jabłka, bo mi zostaną zęby w tym jabłku. Poprzez to często krwawią mi dziąsła. Do tego zęby są wrażliwe, czy na ciepło, czy na zimno, nie cały czas, ale wiecie, takimi okresami. No i w ten sposób nie mogę używać każdej pasty do zębów, bo no po prostu mnie później wszystko boli. I teraz w DM-ie marka, żebym Wam mogła zaraz powiedzieć, Dent Tabs, wypuściła coś takiego. I słuchajcie, to są tabletki. To są to tabletki z fluoridem, ich tu jest 125 i to są tabletki do mycia zębów o zapachu mięty, czy o smaku mięty. One mają czyścić, pielęgnować i wygładzać zęby. Jedno takie opakowanie 125 tabletek ma się równać dwóm normalnym tubkom pasty i jest to oczywiście produkt eko, 100% bezplastikowy, no i przyjazny otoczeniu, wegański, można na kompost wyrzucić, ma bardzo dużo różnych tutaj jakichś takich, jak to nazwać, certyfikatów. I tutaj z tyłu jeszcze widnieje 7 powodów, dlaczego powinno się po tego typu rzeczy sięgać. Więc jest naturalne wygładzanie jakby tej powierzchni zęba bez mikroplastiku. Ma się białe zęby. Te tabletki chronią przed kamieniem i próchnicą. Jest to certyfikowana marka kosmetyków naturalnych i jest przeznaczona, i to był właśnie ten powód, dla którego ja się skusiłam. Są to tabletki przeznaczone dla bardzo wrażliwych, odkrytych kanałów zębowych i także mają chronić, wiecie, tą warstwę ochronną zęba. Nie zawierają pegów, nie zawierają jakichś tam konserwantów i mają dobry skład. Tak tutaj widnieje informacja. Skład jest rzeczywiście krótki, ale ja, że się na składach jakoś tam mega mocno nie znam, no to nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale może, wiecie co, spróbuję Wam pokazać. Nie wiem, czy kamera sfokusuje. No, będzie fokus, czy nie będzie? Nie wiem, czy będziecie w stanie rozszyfrować, bo coś wydaje mi się, że kamera mi nie chce fokusować. Także zobaczymy. Zacznę od jutra tego używać. Co prawda jeszcze nie wiem jak, bo czuję, że te tabletki są małe, no ale dobra. Wiecie, będę po prostu testować i zobaczymy, jak się to sprawdzi. No i to by było na tyle. Tyle nakupowałam niepotrzebnych mi rzeczy, słuchajcie. No ale co mam powiedzieć? No Boże, no tak było i dlaczego by nie, tak? Od czasu do czasu coś takie małe zakupy, które w sumie tak naprawdę nikomu nie są potrzebne, potrafią poprawić humor, więc dlaczego by nie? Dobra, to dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem w kolejnym filmiku. Pa, pa!